Pani Ewo, wciela się Pani, chyba wszyscy wiemy w kogo. Jak to jest zagrać premier Polski? Muszę to sprostować. Nie gram premier Polski, gram postać fikcyjną, postać Jadwigi. Taki dostałam scenariusz. Gdzieś on tam ma konotacje, wszystkim się to narzuca, ale tak naprawdę ja nie zagrałam w tym filmie pani premier. Bój Boże. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. Słońce, słońce. Cicho, kury, płoszysz. Do Warszawy tobie dzwonię, ci to już. Stało się co? Ty, słońce, premierem zostałaś. Ale pewnie w jakiś sposób opierała się pani na pierwowzorze tej postaci, ale zapewne też dodała bardzo wiele od siebie. Ja zawsze dodaję do mojej roli 100% mojej intuicji i mojej wrażliwości. I tak się stało też w przypadku tej roli. Nie masz swojego zdania? Mam. Czy nie mam? Muszę zadać to pytanie, bo to już się po prostu narzucało od pierwszego zwiastuna, który pojawił się w internecie. Jest pani piękną kobietą, a tutaj na ekranie widzimy jednak panią w zupełnie innym wydaniu. Jak długo trwał ten proces charakteryzacji? Bardzo dziękuję, a nie aż tak długo. To są te zdolności. Ja myślę, że to jest to, co jest we wnętrzu i to jest, jak jest zbudowana rola, przejawia się, przepływa na zewnątrz. No nie no, trochę to trwało. Co takiego było w tym scenariuszu, że zgodziła się pani przyjąć tę rolę? Ja myślę, przede wszystkim sama postać reżysera i sama jego twórczość, jego poprzednie moje spotkanie z nim w Plagach Breslau. Ciekawy, niekonwencjonalny sposób, tak nie tak jak inni reżyserzy, jego myślenia, jego niezależność przede wszystkim, odwaga. To mnie przekonało. Myśli pani, że ten film może w jakiś sposób wpłynąć na widzów, którzy gdy pójdą głosować do urn, to jednak troszeczkę bardziej pomyślą nad swoim wyborem? Może to skłoni do refleksji, ale to nie wiemy, w którą stronę. To już na koniec. Czego widzowie mogą spodziewać się po filmie Polityka? Myślę, że ciekawych odniesień, ciekawego studium władzy, ciekawych postaci, ich jak gdyby rozwoju, wzlotów i upadków. I myślę, bardzo dobrego aktorstwa.